Dzień dobry. To jest pierwszy z serii kilku filmów na temat własności cięciw stycznych i siecznych do okręgu. No i pierwszy film to twierdzenie o cięciwach okręgu, mianowicie mamy sobie okrąg i dwie przecinające się cięciwy, punkt przecięcia oznaczymy przez O, to nie jest środek okręgu, tylko punkt przecięcia tych cięciw. No jeżeli teraz przez A, B, C i D oznaczymy długości odcinków od punktu przecięcia cięciwy z okręgiem do punktu O, odpowiednie długości odpowiednich odcinków, to zachodzi taka równość A razy B równa się C razy D. No i dowód tej własności opiera się na własnościach trójkątów podobnych, mianowicie no, jeśli zmienić trochę ten rysunek i zamiast A, B, C, D wprowadzić tutaj oznaczenie punktów przecięcia cięciw z okręgiem, odpowiednio A, B, C i D, i dorysować jeszcze dwa odcinki, odcinek łączący punkt A z punktem C i odcinek łączący punkt D z punktem B, no, dwie dodatkowe cięciwy, które się tym razem nie przecinają. No to cóż można powiedzieć? No, kąt AOC jest równy kątowi DOB, bo to są kąty wierzchołkowe. Kąt BAC jest równy, czyli ten kąt tutaj o wierzchołku w punkcie A, jest równy kątowi CDB, dlatego że oba te kąty to są kąty wpisane, oparte o ten sam łuk okręgu. No, w takim razie w tych dwóch trójkątach, te dwa trójkąty mają dwa równe kąty, a zatem i trzeci kąt jest też taki sam, ponieważ, czy ma tę samą miarę, ponieważ suma kątów w trójkącie równa się 180 stopni i stąd wynika, że te trójkąty są podobne. A jeśli są podobne, no to stosunki odpowiednich boków są równe, a zatem stosunek długości tego boku do długości tego boku w trójkącie AOC równa się stosunkowi długości tego boku do długości tego boku. No i rozwiązując tę proporcję dostajemy taką równość, a po postawieniu tych długości AO to było A, OB to było B, CO to było C, a DO to było D, dostajemy równość, która nas interesowała.